Sponsorem kanału Wąs i Koks jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz pod filmikiem. Witam Was serdecznie, moi drodzy. Kolejny odcinek formatu sędziowskiego, ale panie sędzio, cały czas możemy grać, dlatego kolejny tydzień przyniósł nam kolejne kontrowersje i kolejne sytuacje. Dziękuję Wam za przysyłanie kolejnych linków. Dziękuję, że są w coraz lepszej jakości. Moi drodzy, nie przedłużamy. Zaczynamy. Pierwsza sytuacja narysowana przez Michała E. Kategoria As Kier. Głównym bohaterem tej akcji jest, moi drodzy, Sergiusz Prusak, którego zapewne możecie znać z występów ekstraklasowych, m.in. w Górniku Łęczna. Piłkarską emeryturę spędza w drużynie Błękitu Cyców i co ciekawe, jego kolegą klubowym jest m.in. znany wokalista formacji Defis, Karol Zawrotniak. Także nie brakuje tam słynnych osób. Jakiś czas temu do tego projektu został zaproszony również inny gwiazdor disco polo, znany jako Miły Pan. No i oni razem tworzą taką piłkarską, muzyczną, jedną wielką rodzinę. Spotkali się w spotkaniu ligowym z Garbarnią Kurów. No i doszło, tak jak widzicie tutaj, do faulu bramkarza poza polem karnym, poza popularną szesnastką. I zawsze, kiedy bramkarz fauluje poza polem karnym, istnieje duże ryzyko, że dostanie za to kartkę. Jaką kartkę w tym przypadku? Zwróćcie uwagę na zwolnione tempo, zwróćcie uwagę na to, jak ten wślizg wykonuje Sergiusz Prusak. I wprawdzie trafia piłkę, sugeruje to nawet arbitrowi, że w tą piłkę trafia, ale w tym przypadku nie ma to zupełnie żadnego znaczenia, bo nie tą nogą wykroczną, tylko tą drugą nogą, którą podpierał ten ślizg, demoluje napastnika i mogło tutaj dojść do bardzo ciężkiej kontuzji. Nie ma to znaczenia, czy pierwszą trafiamy piłę, jeżeli tą drugą nogą równo z murawą wykaszamy zawodnika, jak to było w tym przypadku. Jest to przerwanie realnej szansy na zdobycie gola, a tym samym czerwona kartka. Arbiter w tym przypadku tą decyzję podjął. Michał pytał, czy słusznie, więc odpowiadam, jak najbardziej słusznie. Było to około 15 minuty tego meczu, więc ważny moment i niektórzy sędziowie boją się czasami być może dać tej kartki czerwonej w pierwszej połowie. Nie ma to znaczenia, moi drodzy. Dajemy kartkę w drugiej, w trzeciej, w 15 minucie, jeżeli tylko zawodnik na nią zasłużył. Tutaj decyzja jak najbardziej prawidłowa. Kolejna sytuacja, tym razem z Belgii, z Beneluxu. I niecodzienna sytuacja, dlatego trafia do kategorii Bubble. Gol zdobyty przez arbitra. Zwróćcie uwagę, że całe to zdarzenie miało miejsce jakiś czas temu. To nie jest obecny sezon i najświeższe nagranie. Rafał przysłał je, żebym powiedział Wam, jak to wyglądało kiedyś, a jak wygląda to obecnie. W najnowszych przepisach gry, które ustanowił IFAB, nie ma możliwości, że gol zostanie zdobyty dla którejś z drużyn po odbiciu się piłki od sędziego. Kiedyś, w dawnych czasach, mówiło się sędzia powietrze i generalnie, jeżeli piłka, tak jak w tym przypadku, trafiła sędziego i wpadła do bramki, trzeba było taką bramkę uznać. Obecnie nie ma już takiej możliwości. Najnowsze przepisy mówią o tym jednoznacznie, że jeżeli piłka podczas akcji drużyny, powiedzmy, niebieskich, kiedy oni atakują, trafia w sędziego, sędzia dyktuje rzut sędziowski, oczywiście dla tej drużyny, którą akcję przerwał. Wszyscy zawodnicy drużyny przeciwnej, czyli na przykład drużyny czerwonych, muszą wstać minimum 4 metry od miejsca wykonania tego rzutu sędziowskiego i nie ma możliwości zdobycia gola. Nie chciał tej bramki zdobyć, został po prostu pechowo trafiony. Kiedyś ten gol mógłby zostać uznany, ale w obecnych czasach oczywiście takiej sytuacji by nie było. Wapno będzie bohaterem kolejnej sytuacji narysowanej przez Krzyśka MX. Mecz A-klasy Sokół Rykoszyn ULKS Łączna. Sędzia podyktował karnego dla żółtych. W tym przypadku, czy się zgadzam, czy się nie zgadzam? Jak myślicie? W tym przypadku nie zgadzam się z decyzją sędziego. Punktem kluczowym i słowem, które tutaj rozwiązuje całą tą sytuację sporną, jest fakt, kto wygrał pozycję. Kto był przed kim w momencie, kiedy doszło do kontaktu między tymi zawodnikami. Widzimy tutaj, że napastnik chce oddać strzał, ale jeszcze przed tym faktem, kiedy jego noga zderzyła się z piłką, na jego drodze stanął jeden z defensorów. Ten obrońca wygrał pozycję.
ten obrońca doszedł do piłki wcześniej niż napastnik, który był ewidentnie spóźniony. I mimo tego, że na pewno noga go bolała, to napastnik kopnął nogą w obrońcę, spowodował jego upadek, tym samym faul. Więc w mojej ocenie tutaj decyzja powinna być jedna. Decyzja o podyktowaniu karnego była błędna. Należał się w tym przypadku rzut wolny dla drużyny broniącej. I najważniejsze słowo. Kto wygrał pozycję? W tym przypadku tą pozycję wygrał ubiegł napastnika, obrońca, a napastnik po prostu go później sfaulował. Czwarta sytuacja dziś to film nadesłany od Arka F9. No właśnie, czy w tej sytuacji mamy literalnie podejść do przepisów, czy bardziej iść w kierunku zdrowego rozsądku i ducha gry? Bramkarz w jednej akcji dwukrotnie złapał piłkę w ręce, mecz Adekamacza Cede Tondela, zakończony wynikiem 1-2. No i gdybyśmy spojrzeli tylko literalnie na przepis, no to byśmy powiedzieli, że bramkarz nie może w jednej akcji dwukrotnie złapać piłki i należałby się rzut wolny pośredni. Tutaj sędzia, jak widzimy, odgwizdał takie przewinienie i podyktował rzut wolny pośredni. Ale ja tutaj mam spore wątpliwości, czy jest to prawidłowa decyzja. Ja na pewno bym postąpił inaczej. Czy te pierwsze wypuszczenie bramkarza piłki z rąk było zwolnieniem piłki? Według mnie chyba raczej nie. Najczęściej te rzuty wolne pośrednie dyktujemy kiedy? Kiedy drużyna, której bramkarz się tego dopuścił, gra na czas. Czaruje w bramce. Ja zawsze mówię, bramkarzu, nie czaruj. Płynna gra. Gramy dalej. Patrzę cały czas na pana. Ktoś podbiega, ktoś się zbliża i on wtedy łapie. Drugi raz. I wtedy wiadomo, dyktujemy ten rzut wolny. Nie chciał grać na czas. Ja tutaj nie widzę rozmyślności w jego działaniu. Szybko złapał piłkę, bo po prostu bronił strzału odruchowo. Wyskoczyła mu ona jak gdyby z rąk. A następnie już, wiedząc, że chce wznowić tą grę, złapał ją, chcąc ruszyć z akcją. Wydaje mi się, że tutaj sędzia podszedł do tego zbyt przepisowo, zbyt literalnie, a za mało było w nim po prostu tego właśnie mitycznego ducha gry. I ktoś zapyta, co jest ważniejsze, przepisy czy duch gry? Zdrowy rozsądek według mnie i tutaj też tego zdrowego rozsądku zabrakło. Na koniec jeszcze dodam, że kiedyś jeden słynny polski arbiter został mocno skrytykowany za podobną decyzję. Wszystko działo się w rozgrywkach europejskich, działo się to na Wembley i wtedy odbiór był tego negatywny. Wydaje mi się, że w Portugalii odbiór tego decyzji tego arbitra również był odebrany negatywnie. Zatem szukajmy pozytywów, a nie negatywów. Niecodzienna sytuacja narysowana przez Kubę Ciwichowskiego. Mecz A-klasy LKS Nędza kontra Unia Racibórz. To ekipa z Raciborza była gospodarzem tego meczu. No i sytuacja, w której zawodnik jednej drużyny kasuje swojego kolegę z jednej ekipy. To jest A-klasa. Tutaj nie grają zawodnicy na poziomie Bundesligi i zdarza się czasami, że przez swoje nieumiejętności mogą zrobić krzywdę sobie i swoim kolegom. Dobrze, że sędzia nie dał się nabrać, ale pamiętajmy, że są sytuacje, w których arbiter jest źle ustawiony. Czasami ktoś krzyczy, boli go noga, no i może w sytuacji takiej pomylić się i podyktować rzut karny. Oczywiście nie róbmy tego. Tak jak widzimy w tym przypadku, zawodnicy od razu podbiegają do tego zawodnika, mają pretensje o to, że chciał wymusić rzut karny. On nie chciał. Jego ta noga naprawdę boli. Jego kolega naprawdę ostro go potraktował. I tutaj nie widzę jakiejkolwiek chęci wymuszenia jedenastki. Dobre zachowanie sędziego, sytuacja z gatunku trudnych, ale takie są realia niższych lig i bardzo często dochodzi do nich w rozrywkach na poziomie amatorskim. Na koniec, jak zawsze, tradycyjna humoreska. Ja będę teraz mówił, a wy będziecie patrzyli na to, jak sędziuje, jak prezentuje się brazylijska pani sędzia Fernanda Colombo. Jakże mile zawiesić oko na kimś takim na zielonej murawie, jak pani sędzia. Cieszy mnie, że coraz więcej dziewczyn garnie się do arbitrażu. Najlepiej, kiedy są to dziewczyny, które same grały w piłkę, wtedy dużo łatwiej jest im przełożyć swoje doświadczenie również na to, jak zarządzać takimi zawodami, jak uczestniczyć w nich jako panie sędzie. Nie sędziny, bo pani sędzina to jest żona sędziego. Tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Przypominam oczywiście o lajkach, subach i dzwoneczkach i cały czas zachęcam do przesyłania swoich sytuacji boiskowych
na maila wasikoks@gmail.com, a jeżeli komuś mało, nie oglądał poprzednich odcinków, to znajdziecie je tutaj.